Cześć! Z tej strony Smart Pro i dzisiaj słuchajcie, tak, witam was po raz kolejny w grze Brawl Stars i dzisiaj tak, jak widzicie, no cóż, troszkę się pozmieniało, na pewno jest inne tło. Karnet się skończy też tak w ogóle za 6 dni, także no mało czasu zostało. Mamy też specjalną misję na Wielkanoc, z tego co widzę, takiego króliczka. Dlatego cóż, no myślę, że zobaczymy, jak to się stanie z tym wszystkim, jak to się potoczy. Ale dzisiaj my nie o tym. My dzisiaj, słuchajcie, jak wjedziemy do sklepu, to jest, słuchajcie, specjalny nowy zadymiarz. Jest to oczywiście, jeżeli śledzicie oczywiście Brawl Stars i Brawl Talk i w ogóle wszystko, to jest to oczywiście Melodie. No i słuchajcie, dzisiaj sobie ją przetestujemy. W sumie jak zawsze, z każdym zadymiarzem, i zobaczymy, czy jest warta tyle, nie wiem, poświęceń czy coś z tych rzeczy. Dlatego cóż, myślę, że możemy już od razu przejść do właśnie kupowania tej postaci. Dlatego cóż, ja tutaj klikam i za chwilę się widzimy. Dobra, słuchajcie, i jest. Jest, jak widzicie, już się... Oho, znowu się zacina, nie? Jest, jak będzie znowu tak samo jak z Angelo, to się zacinała postać, to będzie po prostu dym. Czekajcie, aż sobie zrobię screena. Bo to, wiecie, taka pamiątka. Ale dobra, może wyjdźmy już, bo zaraz jeszcze mi się nie odbierze i będzie cyrk tak zwany. Mam jeszcze motki do niej w zestawie. Mamy kolejny, może sobie zestaw odebrać już. Bo w sumie ja to nagrałem już 2 dni, jak ona wyszła. Wcześniej jakoś nie miałem chęci nagrywać tego odcinka. Mamy akurat od razu motkę z serduszkiem. Jest to trochę dosyć dziwne, bo zawsze na końcu były te takie motki specjalne. Tutaj mamy tą zdenerwowaną i smutną. Jutro będziemy mogli odebrać klaszczącą i 2200 punktów mocy, a dalej... Patrzcie, a dalej mamy te 80 gemów, także... Jakby to powiedzieć, no oferta być może jest opłacalna. Jeszcze z tymi wszystkimi, wiecie, doładowaniami, w sensie, że złoto, odznaki i te rzeczy. No i cóż, jak widzicie, znowu jest wczesny zasób, za 6 dni dopiero ta postać wyjdzie. No cóż, ja akurat testuję już dzisiaj. Możemy sobie tutaj pozmieniać te wszystkie emotki, które, słuchajcie, nie wiem, czy mam jakieś specjalne. Na razie sobie ustawię taki zestaw. No i cóż, trzeba chyba ją ulepszyć, oczywiście na 10 poziom, na 11 myślę, że na razie jeszcze nie, ale to oczywiście i tak się pewnie ulepszy, bo ta postać jest dobra, jest bardzo dobra. Mogliśmy to zauważyć po Brawl Talku, no i po innych filmach, chociażby innych twórców Brawl Stars, że jest ona właśnie bardzo dobra. No i cóż, słuchajcie, mamy tutaj 2 gadżety. Pierwszy gadżet... powoduje to, że te nutki one się rozszerzają i kręcą się szybciej, czyli one będą szybciej się kręcić i zadawać szybciej obrażenia przez 5 sekund. Albo mamy jeszcze tarczę, czyli za co jedną nutkę 15% tarczy jest dodawane. Słuchajcie, nie, myślę, że ten Perfect Pitch, ten pierwszy gadżet, myślę, że będzie lepszy. Dlatego ja sobie go tutaj na razie wezmę. Dalej mamy girsy. To girsy to wiadomo, to wezmę sobie może na przykład tarczę, no girsy są wszędzie. I teraz mamy Fast Beats, czyli Melodie dostaje 8% movementu za każdą nutę orbitującą wokół niej, czyli szybciej będzie chodzić po prostu. A tutaj 25% więcej zostają po dodaniu. No to słuchajcie, tutaj jest trochę już większy wybór, bo tutaj szybciej chodzi, tutaj dłużej zostają nuty. Ale swoją drogą, chyba te nuty można szybko sobie odrobić, nie? Dlatego myślę, że szybszy movement będzie lepszy chyba, z tego co wiem. Ale też się pomyślimy. Na razie kupiłem sobie Gearsa tego z Extra Damage'em. No i cóż, i tutaj możemy... Myślę, że weźmiemy ten jednak z tym dłuższą serią nutek, bo myślę, że będzie to lepsze. Dlatego warto nie ryzykować i sobie się zabezpieczyć w taki sposób niż szybsze przechodzenie, bo to chyba szybsze chodzenie tak nas nie zabezpieczy za bardzo. Dlatego cóż, zaczniemy sobie, już zagramy na tym, na solo. Zobaczymy, jak to się je w ogóle z tą postacią. Dlatego, no cóż, ale też jak widzicie, tło jest nowe, inne są tła, dlatego spoko. No i cóż, o, widzę, że na boty pierwszą grę będę grał, no ale to jak zawsze. Dlatego zobaczmy. Też z tego, co pamiętam, właśnie, te nutki się też nabijają na skrzynkach i wiecie co? I to jest bardzo mocne, bo w taki sposób my możemy po prostu cały czas mieć te nutki, nie? I to jest bardzo OP, bym mógł powiedzieć nawet. Patrzcie, teraz wezmę, że szybciej się orbitują. O, ucieknę mu. Widzicie, co się dzieje? I mało życia mi zostało, wiem, ale jak widzicie, da się tą Melodię szybko uciec. Jak coś by było w problemie, jakieś coś, coś by się stało akurat. I dobijamy Franka, jak widzicie. Wiadomo, to są boty, także na razie nie będzie żadnego szału tutaj. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj ciekawsze rzeczy. Ale no, słuchajcie, przyjemnie się gra tą postacią. Muszę przyznać, że przyjemnie. O, 3000 jedną nutą. No, słuchajcie, tak to się gra. Tak to się gra, słuchajcie. Teraz widzę, że będziemy musieli szukać znowu. Ostatnio, o, tutaj jest. Już nie uciekniesz przede mną, gościu. Już idę tam po ciebie. Z powolnym krokiem. Proszę bardzo, jeszcze cię dojadę tutaj. O, wrum, wrum. No i koniec. I po sprawie. Także tak, słuchajcie, no... Bardzo przyjemnie się tą postacią gra. Tutaj parę misji robię naraz. No i tu zagram sobie jeszcze raz. Być może trafi nam gra na zwykłych graczy już, nie na boty. To wtedy będziemy mogli to przetestować bardziej. Chociaż nie. Dalej są boty. Dlatego jednak jeszcze sobie tak dobrze jej nie przetestujemy na prawdziwych graczach. Bo no na botach, no to wiadomo, boty po prostu są kontrolowane przez oprogramowanie, które tam Brawl Starsy po prostu wcisnęły do kodu tych botów. I jak widzicie, co ten bot robi na przykład? Wchodzi we mnie i nic mi nie robi. Do tego coś się musiało zaciąć teraz i widzicie, boty nie ogarniają. Ale dobra. Mamy tego Henka. Moglibyśmy go cyknąć z nutami. Patrzcie, to jest po prostu... to jest po prostu infinite nuty, tak zwane. Patrzcie, możemy sobie otwierać skrzynki tymi nutami, tak? Możemy, no. Jak widzicie, jest to całkiem spoko. Także tak, mamy jeszcze nitę, którą sobie spróbujemy cyknąć. Oczywiście się udało. Szybko jej się te ataki też ładują w miarę. Dlatego jest to spoko. Teraz szukamy, widzicie, nutami przeciwników w krzakach. Jak widzicie, mamy Bula, który goni tego El Primosa. Ja bym spróbował tak tą nutą powojować. Patrz, uda się. Co tu się stało? Baby Dragon chłop się nazywa w ogóle. Znaczy chłop, bot. Bo to jest bot oczywiście. No i cóż, kolejna gra wygrana oczywiście na boty. No to żadnego wysiłku, żebym tutaj nie pokazał naprawdę. Spróbujemy jeszcze raz. Może w końcu trafi nam gra na boty. Jak nie, to po prostu to będzie ostatnia gra. Ale no. Gra na boty. Czyli jeszcze raz, słuchajcie. No niestety. Ja już sobie tę postać przetestuję poza odcinkami. Ale jeżeli chodzi o taki... Nie wiem, jakby to powiedzieć. Taką zabawę przy tej postaci, no to słuchajcie, bardzo fajnie się nią gra akurat. Dlatego polecam. No i cóż, mamy tutaj już pierwszego przeciwnika, tak zwanego, który został pokonany szybko, dosyć. Dobra, słuchajcie, teraz szukamy tego innego chłopa. Tylko gdzie on tutaj jest? Słuchajcie, spróbujemy tą Janet tutaj cyknąć. Dobra. Tylko, że ona mi ucieka. O, uciekła mi, no dobra. Dobra, teraz bym musiał ja uciec, żeby ona mnie nie dogoniła. Dobra, mamy ją. Znutki, Dawid. No, znutki! To jest dopiero, słuchajcie, ten... to jest dopiero, słuchajcie, zadanie, żeby trafić kogoś z tej nutki. I zabił mnie bot. to po prostu ja nie wiem, jak mnie boty już zabijają, to jest po prostu chyba już jakaś lekka przesada, tak zwana. No i cóż, może normalni gracze? Boty. Może słuchajcie, po prostu zrobię wam teraz cięcie, jak strafi mi gra na normalnych ludzi, to ja się może po prostu odezwę, co? Dlatego teraz, jak widzicie, robię cięcie. Okej, słuchajcie, trafiło mi w końcu grę na normalnych graczy. Zajęło to, słuchajcie, 3 albo 2 gry. Także, no, na początkowych bucharkach to wiadomo, zawsze dużo botów będzie. Ale teraz akurat się trafiły prawdziwi ludzie. Aha, i już się tutaj robią cyrki, jak widzicie. Dobra, poszerzamy nutki, jedziemy z kiełkiem. Kiełek mi nic nie mógł i tak zrobić, bo strasznie wolno mu się atak, chyba z tego co wiem, ładuje. Dlatego cóż, patrzcie, oni mi w ogóle skrzynki oddają. Oni myślą, że ja jestem taki super, naprawdę, że ja mam Melodie. Ale no słuchajcie, no nie. Czekajcie. Co oni tak nie, to jest jakiś strasznie szał na nią? Czy coś mi się wydaje? Może to jest jakieś sekretne przekazy, o których ja nie wiem na przykład. Coś się dzieje akurat i ja nie wiem. Dlatego cóż, zobaczmy, czy spróbujemy go cyknąć. Tam jest też ta Maisie. W krzakach nikt miedział, tam nie próbuje atakować. Z tego co widzę. Nie. Ja nie oddaję winów. Nie. Znaczy nie oddaję winów. Nie daje się teamować. O. Dobra. Widzę, że Duck próbował mi coś tutaj zrobić. Ale mu się nie udało, niestety. Dobra. Myślę, że ta Maisie tam może sobie z nimi poradzić. Ja na razie się tutaj w krzakach schowam. I poczekamy, aż tam, nie wiem, jednego zabiją albo 2. I wtedy ja tam wyjdę. Ale słuchajcie, no cóż. No, bardzo mocna jest ta postać. Jakby tak powiedzieć to. Dobra, możemy uciec. Dobra, uciekamy. Oj, zatruł mnie ten. Zatruł mnie. Oni się przeciwko mnie wszyscy teraz robili. Zobaczyli, że jedni mają szał na tą, na Melodię, a jedni chcą się ten. We trójkę z nimi pokonać. Znaczy, we trójkę z nimi pokonać. Co ja powiedział właśnie? We trójkę się mszczą na jednym chłopie, nie? Dlatego, no cóż. Jest to dosyć dziwne. Nie wiem, ja tak nigdy nie robię i ja się nigdy nie teamuję, bo jest to słabe, według mnie. Dlatego ja nigdy tak nie robię. Jeszcze najgorzej, jak z kim się steamujesz i ktoś cię potem rozwala, to w ogóle wtedy to jest tragedia. Także cóż. Idziemy dalej. Już 4 cubesy, jak widzicie. Idziemy dalej. O, już jest jakiś wojownik. Ale tam jest drugi wojownik, jak widzicie. Jakby tak w ogóle kit na mnie skoczył, ja bym miał nutki, to te nutki by go zabiły, czy on by był w środku we mnie? Nie wiem, jak to by działało. Być może... nie wiem, bo one tak koło mnie krążą, nie we mnie. Dlatego mi się wydaje, że kita raczej byśmy tutaj nie pokonali tymi nutkami. Chyba że jakby się już zaskoczył ze mnie, to wtedy nie miałby jak wyjść, bo by się kręciły te nutki właśnie koło mnie, nie? I wtedy by był dla niej... O, patrz, już tutaj skoczył na kogoś, jak widzicie. Dobra, gonimy kita. Gdzie on polas? Musimy go tutaj... O, już go zabił ten. Jak widzicie, jakiś Angelo. O, i mnie trafił, mnie zatruł. Siul 1. Ja ci zaraz pokażę, jak to się robi. Tylko słuchajcie, w ogóle widać te moje nutki w krzakach? Chyba mi się wydaje, że widać. To jest chyba jedna ze słabości Melodii. Bo widać tej nutki w krzakach, dlatego raczej nią się tutaj nie da skryć. W ogóle. Jakbyście chcieli się kiedyś skryć, to uważajcie. Dobra. Mamy kita. Teraz widzę, Angelo próbuje... Nie. Wcześniej żeśmy próbował zabić, teraz nagle... Ty chcesz się teamować, tak? No bardzo przypadek dziwny jest to. Ale okej. Dobra, co ty chcesz? Z kim ty zadzierasz? No i mnie zabili znowu we 2. Nie w tym samym miejscu, co wcześniej. Dobra, nie, bo to już jest po prostu rage tak zwany na tą grę. Jeszcze start drop, oczywiście rzadki. Rare, oczywiście jeszcze raz rare. No i cóż. O, czekajcie, bo jeszcze chyba, o właśnie. Dostaliśmy jeszcze jednego z karnetu. Już ich nie będę zbierał, bo o super rare. No to naprawdę jak się poszczęściło, po prostu szok. Dlatego cóż, ja już będę kończył, słuchajcie. Myślę, że krótki odcinek to mógł być, ale no słuchajcie, no cóż. Za bardzo nie ma tutaj w nim co robić, dlatego cóż. Ja byłem Smart Pro, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co robić. No i cóż, ja się z wami żegnam. Pa, pa!